Miałem mówić o tym jutro, ale, ale Pan chce, żeby mówił dzisiaj. Będę mówił o kolejnej bardzo ważnej rzeczy, którą, na którą często ludzie nie zwracają uwagi, a potem mają różne choróbska i później chodzą z tymi chorobami, chodzą i chodzą, i, i okazuje się, jakoby nie było lekarza, który mógłby uzdrowić ich z tej choroby. Co takiego jest przyczyną tej choroby? Jeżeli e, coś ci szkodzi i wiesz na pewno, że kiedy to zjesz, to będziesz mieć kłopoty zdrowotne. Będzie cię bolał brzuch, głowa, albo coś wypijesz może, albo zjesz, różnie to bywa. I to robisz, to czego się spodziewasz wtedy? tego, co ci szkodzi rzeczywistości, bo to przyjdzie, bo skoro to szkodziło, to będzie też znowu szkodzić. A więc jeżeli coś szkodzi człowiekowi, człowiek to kolejny raz robi, to czego się dziwić, że, że znowuż ma to samo, te same objawy wymiotne, chorobowe, zastojowe, nie, nie może się cieszyć, być wdzięcznym Bogu, skoro znowuż to samo robi, to samo się pakuje. Dlaczego tak wielu choruje? Skoro jest to trucizna, która zatruwa cały świat i powoduje, że ci ludzie są cały czas chorzy duchowo, cały czas mają doświadczenia, potrzebują psychiatrów, różnych lekarzy, dziwnych, którzy by im pomagali. I znowu się tym karmią, i znowu się tym karmią. Jak dziwić się, że oni cały czas są chorzy, ale wierzący człowiek, który się nawraca, powinien zdawać sobie sprawę, przecież to mi szkodziło całe życie. To, co robiłem, czym się zajmowałam, to szkodziło mi wcześniej też przecież. Okazuje się, że nowe życie potrzebuje nowego pokarmu. Nowe życie nie może karmić się starym pokarmem. Nie może się karmić zakłamaniami świata, polityką, kryminałami, nie może się karmić grami, nie może się karmić e, pornografią, nie może się karmić. E, Modelami, modelkami, i nie może się karmić jakby z śpiewami tego świata, nie może się karmić wszystkim, co w tym świecie się mieści, ponieważ pokarm temu światu przygotowuje diabeł. On karmi swoich poddanych, żeby im było źle cały czas, żeby oni byli cały czas w tej chorobie. On im podaje co dzień ten pokarm. Nawet w nocy im to podaje. Budzą się, już o tym myślą. Mają nałogi, porządliwości, które cały czas ich gnają do czegoś. Jeżeli wiemy, że ten świat tkwi w złym i ma zły pokarm, i myśmy tkwili w tym świecie, karmiliśmy się tym złym pokarmem, Byliśmy tacy jak, jak ten świat. To kiedy się nawracamy, to przynajmniej jedno powinniśmy wiedzieć: że tamto szkodzi. I jak szkodziło wtedy, będzie szkodzić teraz też. Jeszcze bardziej nawet będzie szkodzić Tobie. Dlatego, Słowo Boże mój, nie wracajcie, ani nawet nie odwracajcie głowy do tyłu. Raz na zawsze skończ z tym. Będziesz w końcu szczęśliwym człowiekiem. Skończ! Nie wracaj do starego. To zawsze będzie szkodzić. Jezus nigdy się tym nie karmił. Nigdy nie popełnił grzechu. Wielu chrześcijan zginie w Gehennie tylko dlatego, że nie skończyli z jedzeniem starego pokarmu. Wracali do swoich wymiociń z powrotem, karmili się tym śmieciem, a potem zatruci nie umieli się nawet modlić, być wdzięcznymi Bogu. A jest to wynikiem pozostawania nadal w czymś starym. Może to być to albo tamto, albo stare zadry, albo stare nastawienia, cokolwiek to by było. Kiedy poszliśmy na krzyż, to po to, żeby umrzeć wszystkiemu, co staro. To wszystko stało się nowe. Nowy człowiek potrzebuje nowego pokarmu i Bóg dał nowy pokarm. Kto wie, co to, co to jest za pokarm? Nowy pokarm dla nowego człowieka. Co to jest za pokarm? Chleb z nieba, no to wiemy. I czym mamy się karmić? Jezusem. I wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem cały czas. Od rana do wieczora i w nocy, kiedy cię nie obudzą, to stanie zadowolony człowiek, wdzięczny Bogu, bo karmisz się tym, co z nieba. Niebiański człowiek i niebiański pokarm potrzebuje. Świnia potrzebuje tego, a człowiek niebiański potrzebuje tego pokarmu. Jak będziesz zaglądał w te swoje rzeczy i będziesz się nimi karmić, to nie dziw się, że masz kłopot z wiarą, z nadzieją i z miłością. Jak będziesz szukał znowu zadowolenia w czymkolwiek, co nie jest Chrystusem, to nie dziw się, że będziesz oddzielonym od braci i sióstr. Jeżeli będziesz szukał modelu w świecie, a nie z nieba, no to nie dziw się, że będziesz wyglądać jak świat. I można rozeznać po chrześcijanach, czy oni się karmią chlebem z nieba, czy jeszcze karmią się czymś z tego świata. Po tym, co mówią, jak wyglądają i jak żyją. Czym zajmuje się ich serce, czym zajmuje się ich umysł? Co jest pierwsze u nich? Można zobaczyć. To nie jest tak, że nie widać, śladu nie ma. Paweł mówi, ja na tym pokarmie żyjąc, zachwycony jestem Bogiem. Nic mu nie przeszkadzało zachwycać się Bogiem. Nic mu nie przeszkadzało cierpieć i cieszyć się, że należy do Boga w cierpieniach. Bo on nie szedł już do tej świniarni, gdzie wcześniej się karmił mrzonkami o, o jakimś dokonaniach dla Boga, tylko szedł tam, gdzie jest prawdziwy pokarm. On karmił się już tylko życiem Jezusa Chrystusa, niczym więcej. Nie, nie karmił się nowymi trendami religijnymi. Nie karmił się nowościami wymyślonymi przez ludzi. Nie karmił się sposobami ani metodami. Ani szkołą alfa, ani mega, ani Filipa, ani, czy nie wiem kogo. Nie interesowało go żadne szkoły, interesował go tylko Jezus Chrystus i to było jego wszystko. On powiedział: Chrystus, wystarczy mi, tak pięknie śpiewamy, ale potem robimy dalej swoje. Zajmujemy umysł nie Chrystusem, czym innym, o czym mamy myśleć. Nowi ludzie, o czym nowy człowiek myśli. Jakbym otworzył list do kolosan, a tak jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. I co? To jest dla nowego człowieka. Nowy człowiek nie myśli o tym, co na ziemi, tylko w górze, i jest zawsze wdzięczny i szczęśliwy. Jego serce jest zachwycone Bogiem, bo jest czyste. A jak się będzie babrać w tych rzeczach świata, no to nie dziw się, że ten człowiek nie będzie szczęśliwym prawdziwie chrześcijaniem czy chrześcijanką. Znamy Biblię. Między nami są znawcy biblijni, którzy są w stanie pokazać, gdzie, co jest napisane i tak dalej. Jest napisane, czym mają się karmić niemowlęta, tak? Czym? Duchowym mlekiem. Co to jest duchowe mleko? No to jest te pierwsze, najważniejsze, które buduje relacje z Chrystusem. To jest duchowe mleko. Nie ma tam nauki o sprawiedliwości, ale za to jest płynąca miłość Boża, zrozumienie przebaczenia. Człowiek doznaje szczęścia, że Bóg go z sobą pojednał w Chrystusie Jezusie. Pije z tego mleka, ile wlezie, i rośnie w chwale, zadowolone Boże dziecko, szczęśliwe i wdzięczne. Ale jeśli poda mu się zły pokarm, o jakąś książeczkę może taką, o, o nowych metodach modlitwy, o nowych sposobach. I co potem mamy? I raptem wraca duma i pycha, że się wie więcej niż, niż inni, i masz nową metodę na dotarcia do nieba. I okazuje się, że po jakimś czasie ten człowiek leży duchowo. Ciężko mu się jest modlić. Nie umie już tak przyjść, aby cieszyć się Bogiem. Kiedy y, słyszy o wspaniałym niebie, spuszcza głowę, bo uważa, że to niebo nie jest dla niego już. Został zatruty człowiek. Ktoś nie sobie nad sprawę, że dla nowego człowieka jest nowy pokarm, pakowuje temu człowiekowi coś starego. Tak samo jak zostali, jak Galacjanie. Zaczęli w duchu, szczęśliwi, wdzięczni, czerpali z tego duchowego pokarmu, było wspaniale z Bogiem, i raptem przychodzą w znawcy biblijni i pakowują im inny pokarm i stają się zatruci, oni nie wiedzą teraz. Tracą więź, tracą tą radość i mają kłopot teraz, jak to w sumie jest. To my teraz musimy co obrzezać się, żebyśmy byli zbawieni. Mleko duchowe to jest mleko duchowe. Nie podajemy małemu dziecku y, y, twardego pokarmu, bo ono by tego nie zniosło. Ile razy mówiliśmy do młodego, nawracającego się człowieka: Teraz raduj się swoim wspaniałym królem, który jest Twoim królem i okazał Ci łaskę. Ciesz się Jezusem. Raduj się Jezusem. Ucz się radować Nim zawsze. Ucz się, kiedy masz doświadczenie czy problem, raduj się Nim. Kiedy masz jakikolwiek smutek z doświadczenia w swoim życiu, przychodź do Niego i szukaj u Niego wsparcia i raduj się, że On Cię wesprze, On Ci pomoże. Ta więź między człowiekiem młodym, początkującym, wierzącym i z Chrystusem coraz bardziej umacnia się, i ten człowiek rośnie, dobrym wzrostem rośnie, jest człowiekiem zadowolonym, ma świadectwa, że Jezus troszczy się o niego czy o nią i pokazuje to w codziennym życiu swoim. Przychodzi zadowolony, chce chwalić Boga za opiekę, za troskę. Czym dziecko chwali, pokarm swojej matki? Jak spokojnie śpi po najedzeniu się. Jak nie śpi spokojnie, to znaczy, że czegoś zabrakło. Tak samo niemowlę duchowy, karmiąc się duchowym lekiem odpoczywa w Pan, jest zadowolone, wdzięczny jest. Ale jest ktoś, kto chce podać stary pokarm. Słowo Boże mówi, do starego już nie wracajcie. Jeżeli coś Bóg Ci przebaczył, to Ci przebaczył, nie wracaj do tego. Diabeł będzie przychodzić ze starymi wspomnieniami, próbując odrestaurować Twój stary stan stan obojętności, stan zamknięcia, stan egoizmu, stan szukania tylko tego, co się Tobie podoba. Będzie próbował to odrestaurować z powrotem stan, w którym on mógł panować nad tobą, a ty byłeś oddzielony od Boga. Ilu chrześcijan jest tak oddzielonych od Boga, dlatego że diabeł z powrotem zaczął panować nad tym, co oni szukają, czym się zajmują? Zamiast karmić się chlebem z nieba, karmić się zdrowym pokarmem, ci ludzie znowuż wracają do starego pokarmu, czerpią zadowolenie z czegoś, ziemskich rzeczy. Ilu tak już poginęło ludzi, którzy mogliby duchowo dzisiaj pomagać wielu innym ludziom. Jak żyć z Bogiem, znając, jak się żyje, kiedy karmi się dobrym pokarmem, jak się wspaniale rośnie, kiedy zdrowy pokarm przyjmujesz i rozwijasz się duchowo, i Twój stan, i twoje bycie z Bogiem jest tak piękne, tak czyste, możesz dzień w dzień opowiadać, jak się chodzi z Bogiem po tej ziemi. Dlaczego ludzie tak prostej rzeczy nie umieją? I znowuż biorą wsted te swoje oczy, te rzeczy, które przecież zawsze szkodzą. W te swoje uszy pakują jakieś wiadomości, które przecież zawsze szkodzą. A potem nie umiesz się z nich wydostać. One ci grają w tej głowie albo chodzą z tobą, i, i kiedy ty chcesz przychodzić do Boga, to zawsze to się pojawia. Ale po co poszedłeś tam, poszłaś? Po co to tryknąłeś i po co ci to było potrzebne zobaczyć? Potrzebne ci były te informacje do czegokolwiek, żeby żyć dla Boga? Żeby Bogu chwałę oddawać w duchu i prawdzie? Ciekawość? To stary grzech przecież. Dlatego tak ważnym jest, żeby zorientować i zobaczyć, czy ja przypadkiem nie biorę z innego garka. Z garka tego świata. I zamiast czerpać łaskę za łaską, zbieram sobie przekleństwo za przekleństwem. Chrześcijanie to powinni być najbardziej zdrowi ludzie na tej ziemi, duchowo zdrowi, ludzie, którzy nigdy nie potrzebują czegokolwiek, ponieważ zawsze są szczęśliwi w Panu. A jeżeli jest taka choroba i taka choroba duchowa, to nie jest to wynikiem, że nie dostajesz dobrych wiadomości. Masz dobre wiadomości, ale ty je mieszasz ze złymi wiadomościami. I wychodzi kogiel mogiel i nie ma z tego nic dobrego wtedy. Złe rozmowy, co robią? Psują dobre obyczaje z nieba, przy, przyniesione nam w Chrystusie Jezusie. Bo ten, który karmi się starymi wymiotami, zawsze będzie musiał przynieść te informacje stamtąd. Tak jak robiliśmy w świecie, tak później w chrześcijaństwie, stare rzeczy znowu są wystawiane do przodu, ponieważ tak naprawdę człowiek nimi żyje na co dzień. I jeden truje drugiego tymi informacjami. Czego Bóg nienawidzi? Nienawidzi ściania niezgody między braćmi. Nienawidzi kłamstwa. Nienawidzi też, kiedy się depcze po krwi Jego Syna. Pamiętaj, że to jest bardzo ważne. Dostałeś, czy dostałaś wspaniałe nowe życie. I Bóg nie zostawił Cię bez niczego. Jezus powiedział, że królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, I że że szukajcie królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. To wszystko łączy się nauka Jezusa apostołów łączy się w to jedno: nie martw się, Bóg ma dla ciebie przygotowane nowy człowieku ubranie i pokarm odpowiedni, żebyś mógł stawać przed jego obliczem i był zawsze syty Pana. Ale kiedy On cię karmi, to przyjmuj ten pokarm i nie mieszaj tego z potępieniem diabelskim. Nie przyjmuj drugiego głosu, który chce dołożyć coś z twojego starego życia. Umarłeś, umarłaś, a więc nie ma powrotu do starego. Skończyło się wszystko, co stare. Nie ma! Zginęło na krzyżu. Bóg nigdy więcej nie będzie wspominał starych rzeczy. Ty też nie wspominaj. Chyba że... Jak Paweł na pewne świadectwo, które trzeba było powiedzieć, aby ktoś mógł zrozumieć, jak wspaniały jest Bóg, który darował mu coś takiego, co on robił w tamtym czasie. Pilnuj swojego serca bardziej niż wszystkiego innego, bo z niego tryska źródło żywota. Nie nasycaj tego serca złymi rzeczami. Stąd skąd w chrześcijaństwie tyle jeszcze staroci, jeszcze tyle antyków. Jeszcze tyle świata można zobaczyć między wierzącymi ludźmi. Tylu ludzi pokazujących cielesność więcej niż duchowość. Szkoda, bo przecież każdy może być jak, coraz bardziej jak Chrystus, pełen chwały, tak jak Pan chodził po tej ziemi, wspaniały król. Umysł czysty, święty, oczy czyste. Kto z was już to poznał, to wie, co to znaczy patrzeć czystymi oczyma. Co to znaczy mieć czyste uszy, kiedy słyszysz głos Boży, a wszystkie inne nie zajmują twojego serca ani uszu w ogóle. To, co się dzieje z zewnątrz, odbija się i zostaje tam, skąd pochodzi. Nie ma wejścia do twojego wnętrza, bo w tobie w środku jest czysty pokarm z nieba, chleb z nieba, Jezus Chrystus. Wtedy On cię strzeże i nie masz tego problemu i kłopotu, Można patrzeć czystymi oczyma na to wszystko, co się tu dzieje, i być wolnym człowiekiem. Ale kiedy ten pokar mieszka w tobie, kiedy karmi się odpowiednio, diabeł chce karmić czymkolwiek innym. Stąd wielu ludzi, którzy wnoszą pewne sensacje międzywierzących, którzy tak naprawdę przemycają inny pokarm. Pychy, dumy, czy arogancji, czy kogokolwiek. Jeśli z tego się nakarmisz garka, później po takiej rozmowie masz dziwny kłopot. Nie dziw się, jak to widzisz, to znaczy, czas to co, zwymiotować, wyrzucić na zewnątrz i koniec. Tak jak Jezus wymiotuje wszystkich letnich, nie zniesie tego. A więc nowo narodzone niemowlęta potrzebują duchowego mleka, duchowego wsparcia z nieba, żeby umacniały się, wzrastały i rozwijały się, śpiewów, opowiadań o wspaniałym Chrystusie. Jak on działa, jak on przeprowadza, w jaki sposób wspaniały Chrystus daje otwarte niebo, i że wróci kiedyś, aby zabrać nas do siebie. Dziś do Hebrajczyków w trzecim rozdziale to jest jak ostrzeżenie i wsparcie również dla tych, którzy teraz świeżo się ochcili. Aby pamiętać o tym, że Słowo Boga jest prawdą. To jest najzdrowszy pokarm, ponieważ Słowo Boże jest prawdą. Opieraj się na prawdzie, nie, nie, nie próbuj y, półfabrykatów jakichś, półprawd. Pełna prawda jest w Słowie Bożym. Możesz oprzeć się na tym, ponieważ to Bóg powiedział. Dawid pisał, że Słowo Twoje jest pochodnią, stopą naszym, abyśmy zawsze chodzili w świetle. Nigdy się nie potykali, tak Słowo Boże mówi. I tak jak Piot pisze też, którzy będziemy w tym trwali, też nigdy się nie potkniemy. To, że Słowo Boże mówi, że w czasach końca wielu będzie dumnych, pysznych, wierzących ludzi, ale co będzie się z nimi działo? Miłość w nich do Chrystusa będzie stygła. I antychryst ich przejmie, bo Bóg ich wyda na obłęd uwierzenia diabłu. Dlatego, że nie uczcili jego syna, jak go powinni uczyć. Nie karmili się synem. Bóg dał pokarm. Oni nim znowu wzgardzili i woleli pójść do michy świata, żeby tam się narzeć z psami, świniami. A tu masz wspaniałe życie. Dostałeś nowe życie za darmo. Pilnuj tego. Nie karm się tam, gdzie nie powinieneś, czy nie powinnaś. Karm się z tego pańskiego stołu. Paweł już też ostrzegał. Są dwa stoły. Demonów i Boży stół. Nawet jak z, tych, z tego stołu demonów coś nawet wygląda, pachnie, to pamiętaj, tam i tak jest ukryte coś, co cię później uderzy. Musisz wiedzieć, zawsze szkodzi. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to wtedy jesteś bezpieczny. Możesz się radować Panem zawsze. Piękne, tak? Zdrowy człowiek, chrześcijanin, chrześcijanka chodzący w panu. Duch Święty rozlewa radość w nich. Jeżeli Duch Święty widzi, że nie chodzisz panu, nie czerpie z tego pokarmu, nie rozleje ci radości, a bez Ducha to można udawać radość, ale jej nie masz, po prostu jej nie masz. Można grać rolę zadowolonego, ale jej nie masz. Radość w duchu przychodzi, kiedy karmisz się w duchu, kiedy doświadczasz tego, co jest prawdziwe, kiedy Jezus Chrystus, te całe słowa wszystkie mówią ci Amen, Amen i Amen. Chwała Bogu za to, chwała Bogu za to, jesteś wdzięcznym Bogu za to, co się dzieje. A że w chrześcijaństwie jest pełno chorych, to dzisiaj chorych już się uznaje za zdrowych. To można tak zobaczyć, jak leżą pełno chorych, leży no to ten, który chociaż trochę chodzi, to całkiem zdrowy. Ale to nie jest zdrowie Chrystusa. To jest to, że chrześcijaństwo stacza się coraz bardziej, bardziej i coraz więcej ludzi dołącza do tego staczania się. A to jest powodem tego, że karmiał się niezdrowym pokarmem. Ja bym wiedział, jakie, jakie pokarmy wysłać. Żeby wielu chrześcijan się złapało na wyższe chrześcijaństwo i weszli w takie pokarmy, a później się okazuje, że po tych pokarmach oni są jeszcze gorsi jeszcze bardziej dumni, pyszni, aroganccy, złośliwi, wchodzący w cudzołóstwa, w nierządy. Coraz częściej czczący bałwany, a nie, a nie Chrystusa. A więc, jak ważnym, żeby czerpiąc ten pokarm. Przyjmować Go i nie mieszać z innym. Nie mieszaj z innym. Pilnuj swoich oczu, Słowo Boże mówi. Pilnuj swojego serca. Nie potrzeba ci tego, bracie, siostro. Naprawdę nie potrzeba ci tych przy wielu informacji. Jeżeli będziesz tylko jednokierunkowy, Chrystus Jezus, zobaczysz, ile piękna doświadczać będziesz nieustannie w swoim życiu codziennym. Jeżeli rozmowa z Chrystusem będzie dla ciebie więcej znaczyła niż obejrzenie jakichś bzdur, zobaczysz, ile to ci to da. To wcale nie jest utrapianie się być z Panem. To jest najwyższy przywilej, ale to będzie utrapianiem dopóty, dopóki inny pokarm mieszka. I później okazuje się, że człowiek zamiast przebywać z Panem w radości, to traci to. Siada do Biblii, zasypia, modli się, zasypia, ale kiedy weźmie tylko coś z tego świata, od razu odżywa. Już widać, co się dzieje w człowieku. Trzeba przestać tam zaglądać. To może wróci z powrotem normalność chrześcijańska, że będziesz się cieszyć, czytając Boże Słowo, radować się z każdego słowa, a ono będzie do ciebie przemawiać i będziesz się kąpać w Biblii i będziesz odświeżonym po każdym czytaniu Słowa Bożego i będziesz jeszcze bardziej wdzięcznym Bogu za wszystko, co On przekazał ci, abyś wiedział, że to jest pewnik od Boga. Ani chwili zwątpienia, nawet. Wielu ludzi nie zna Ewangelii już dzisiaj, a poszli, aby głosić Ewangelię. Nie znają prawdy, a poszli głosić prawdę. Mogą się karmić z tego świata, im nie przeszkadza, bo nie Bóg ich tam posłał. Ale gdy Bóg do ciebie dociera. To zdaję sobie sprawę, on ci daje coś pięknego, doświadczasz wspaniałych rzeczy, a potem zaczynasz doświadczać, że kiedy weźmiesz coś ze starego, zaczyna ci szkodzić, przeszkadzać. Nie interesuj się złem, nie interesuj się tym, co się z źle dzieje. Taki młody, nawrócony człowiek powinien jak najdalej uciekać od złych informacji. Powinien tylko czerpać z dobrych informacji o otwartym niebie w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj często trzeba się ratować po prostu przed tym. Bo dzisiaj ludzie myślą, że są bohaterami, kiedy mogą mówić przed obliczem Boga o wszystkich tych dziwnych rzeczach, i czują się, że mogą sobie na takie rzeczy pozwolić, bo przecież są bohaterami. Ale w czym? Co czytamy w tym piątym rozdziale? Od trzynastego wiersza. Każdy bowiem kto się karmi mlekiem nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Cudowny stan, wiecie, jak sobie przypominam swoje niemowlęctwo, jaki wspaniały czas, normalnie tak dobrze z Bogiem, wszystko jest piękne, cudowne, jeszcze wiele różnych spraw nie jest uporządkowanych, ale ty się tak dobrze czujesz z Bogiem, jakbyś no, w niebie już był i dopiero po kolei, później Bóg jakieś elementy z ciebie usuwa, ale to Bóg usuwa, to Bóg się zajmuje tym. A ty przebywasz z nim jeszcze tak dobrze, z Bogiem. To jest budowanie świętych relacji. To Bóg to czyni. Ale przychodzą znawcy i mówią: Ach, już, nie? Ci wykrywacze. I zaczynają w tym momencie, i, i, i zaczynają burzyć to, co jest piękne. W odpowiednim momencie Bóg to pokazuje to, co innego u starych wierzących. To są już wyjadacze, którzy już się umieją poruszać w nowym, kiedy karmią się starym. Ale takie, takie niemowlę, ono naprawdę potrzebuje tego, co jest tak piękne i czyste. Wiecie, to zawsze doświadczaliśmy, mówiliśmy, to, to jest jakiś okres, kiedy Bóg Cię tuli, przytula, jest tak miło, wszystko tak prosto. Modlitwa, moment wysłuchana: wszystko się dzieje. Bóg buduje święte relacje, potem przystępuje do dalszej pracy. I wtedy doznajesz, Bóg podjął się pracy dalej, to znaczy, niemowlęctwo się skończyło. Zaczął się czas, kiedy Bóg już jak z młodzieńcem zaczyna postępować, zaczyna już dokonywać się to, co jest potrzebne, żeby podążać dalej w tym duchowym rozwoju, w duchowym wzroście. Niektórzy mówią, ale, ale dlaczego? To było takie wspaniałe. No tak, ale Bóg musi dalej swoją pracę wykonać, nie tylko otulać i, i przygarniać i, i, i odpowiadać tak szybko na modlitwy. Ale teraz musi nauczyć człowieka ufać, wierzyć, nawet w przeciwnościach, być wdzięcznym Bogu za to, że on decyduje o wszystkim. Aby ten człowiek mógł dojrzeć i potem opowiadać prawdę innym, następnym. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Skąd apostoł Paweł mógł wiedzieć w tym momencie, że Piot popełnia przestępstwo, odłączając się od nawróconych pogan i siadając z nawróconymi Żydami, że to już nie jest to, on wiedział, dlatego że znał to, co jest dobre. Miał objawione od pana, że dobrym jest to, że Kościół jest jeden. A kiedy zobaczył, że Piotr prowadza podział, od razu wiedział, że to jest zły pokarm dla kościoła. I ten zły pokarm spowoduje, że poganie poczują się gorsi i powstanie podział. I oni będą czuli, że ci od Żydów są lepsi, a ci są gorsi i będzie wielka tragedia z tego pokarmu. I dobrze, że od razu załatwił temat i Piotr. Zwrócił to wszystko, zwymiotował to, to, to co tam chciał zrobić i, i pochwalił Pawła za to, że jest mądrym bratem, któremu Bóg dał dobre rzeczy, aby umiał pomóc jeszcze innym też w tym, czy w tym doświadczeniu. Ale wiecie, ile to szkody by zrobiło, gdy ten Paweł by nie zainterweniował? Może do dzisiaj byśmy jeszcze mieli kłopot z tym. Jeździlibyśmy tam, do Jerozolimy. To, co dzisiaj próbuje się mówić, że bez nich my nie możemy poznać Jezusa. Coś, oczywistym kłamstwem, bo bez Ducha Bożego nie można poznać Jezusa. Bez Bożego Słowa. A więc każdy dorosły karmi się, ale to znowuż jest pokarm z nieba. To nie jest nic z filozofii, wyższych filozofii tego świata, z większych pojęć. Widzicie, ludzie muszą mieć rozeznanie i muszą to rozumieć, że, że ci wszyscy... Ludzie, którzy wprowadzają te fałszywe nauczania, to jest również próba dla Kościoła, czy Kościół chce zaakceptować to pójście na skróty, czy chce z Bogiem iść w ten sposób, jak Bóg chce. Łukasz, drugi rozdział. Jesteśmy pokoleniem, które ma dostęp do wielu możliwych informacji, sięgania po to czy po tamto. Musimy bardzo uważać. Stare to stare. Koniec. Czytamy tu o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drugi rozdział, czterdziesty wiersz. Przeczytam z hebrajsko-polskiej tego przykładu. Zaś dziecko wzrastało i umacniało się, wypełniając się mądrością, a łaska Boga była na Nim. Jezus wypełniał się mądrością, mądrością Boga. Wypełniał się Bożą mądrością. Rós wzrastał na dobrym pokarmie. A 52 wiersz mówi. I Jezus posuwał się w mądrości i dojrzałości i łasce u Boga i u ludzi. Posuwał się coraz bardziej i bardziej wzrastał. Rośnij też, bracie i siostro, w tym, co jest dobre, miłe i pożyteczne. Rośnij w łasce u Boga i u ludzi. Pilnuj się tego, czym się karmisz. Jeżeli ktoś ci przychodzi i mówi o sensacyjnych jakichś tam rzeczach, czy w czym, czy w tym, po prostu zastanów się i pomyśl, czy tego potrzebujesz naprawdę w swoim codziennym chodzeniu z Bogiem. Jeżeli nie, nie wchodź w to w ogóle. Wiecie, jak wspaniale się raduje człowiek, kiedy jest na zdrowym pokarmie. Naprawdę. Nie masz czkawki, nie masz blokad. Jesteś wolnym człowiekiem, niebo jest otwarte, a ty jesteś Bożym dzieckiem. Wszystko to jest prawdą i Duch Boży podnosi cię do wyżyn i oglądasz rzeczy, które oczy nie zobaczą i co chwilę możesz mówić Aleluja, bo widzisz, Duch Boży ci pokazuje te wspaniałości. Nie czekasz na jakieś niewiadomo, jakie emocjonalne uniesienia. Twoje oczy duchowe widzą to, co cię zachwyca i już Chwalisz Boga, bo jesteś wdzięczny Bogu za to. Ma zdrowe oczy, nie zaślepione. Weź w ręce młody człowieku Słowo Boże. Weź, stań przed Bogiem i ciesz się nim. Podziwiaj go. Pozwól, żeby twoje serce rozkoszowało się Panem. Niech on usunie z tego serca wszystko, co jest stare. I psalmista mówił: rozkoszuj się Panem. A On ziści to, czego ty nie możesz ziścić. Rozkoszuj się, że On podjął się dzieła zbawienia. Rozkoszuj się, że On zaczął, On dokończy. Nie bój się duszo, On to wszystko uczyni, ale ty zawsze, nieustannie tylko należ do Niego. Daj się karmić prosto ze źródła. Pij wodę żywą, płynącą, żywą wodę. Nie pij sadzawek, zastałych jakichś dziwnych nauk ludzkich, nie mając, że one ci coś pomogą. Kiedyś była tendencja w Polsce, kiedy opowiadano, ile to na Ukrainie jest proroków, proroki, tam wszyscy jeździli po wiadomości ze zboru, wysyłali delegacje, żeby się dowiedzieć, co zbory mają robić, jak żyć i tak dalej. Nigdy tego nie zrobiliśmy. Dlaczego? Bo to, co potrzebne, mamy w Panu Jezusie Chrystusie. I okazało się, że zbory chorują. Podostawały informacje, które nie były tak naprawdę im potrzebne. I to, że ktoś mówi, że gdzieś coś tam, duszo, ty masz dostęp do nieba otwartego, nie musisz biegać. Jezus jest tam, Jezus tam, Jezus tam, Jezus tam, Jezus tam. Jezus jest Twój w Niebie i w Tobie. Nigdzie nie biegasz. Nie potrzebujesz nowych uniesień, bo masz je cały czas z Panem Jezusem. Jesteś wdzięcznym i szczęśliwym człowiekiem. Nie będziesz się karmił byle czym, bo ktoś mówi, że to jest dobre. Będziesz sprawdzać, czy to jest dobre. A więc, jaka jest najlepsza dieta dla dziecka Bożego? Dieta z nieba, halleluja, chwała Bogu. Ludzie szukają diet ziemskich, a na to, a nam to, tamta dieta, jabłko na to, gruszka na to, to, to na to, tamto na tamto, jeszcze coś, jeszcze, 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 jeszcze i co? Mają tak szybkie ciała, że, że zapomnieli o chlebie z nieba, zapomnieli o, o wspaniałym Chrystusie, o wszystkim, co jest potrzebne, aby żyć i obfitować, aby należeć do Pana. A więc możemy być pewni, że miłość naszego Pana jest tak cudowna, że On o niczym nie zapomniał. On, kiedy stał się dla Ciebie i dla mnie drogą powrotu do Ojca, to na tej drodze masz wszystko, co jest potrzebne. Każdy element, każda cząstka Twojego poruszania się po tej drodze jest zabezpieczona, wszystko tam masz. Nie musisz się rozglądać na boki. Wszystko, co masz, to masz w Chrystusie już. I możesz mieć otwarte, szczere serce. Możesz oglądać niebiańskie rzeczy. Możesz oglądać niebo otwarte, gdy jesteś w czystości nieba. Duch Święty chce pokazywać więcej i więcej, ale kiedy ludzie zaślepiają swoje oczy rzeczami tego świata i uszy swoje. Z tym, tym, co w tym świecie się wydarza, to po jakimś czasie nie mogą mieć już dostępu do tego. I wtedy co? Diabeł przystępuje dalej do akcji, dając to w inny sposób niż chciałby to dać Bóg. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi w dziesiątym rozdziale Ewangeliana. Mówi tu o dobrym pasterzu. Czyż nie pamiętasz, co mówi? nie bój się. Nie bój się, nie lękaj się, wszystko dla Ciebie mam przygotowane, nie musisz biegać z kąta w kąt, obawiać się o to czy o tamto, nawet kiedy Ci coś nie dostaje, to tylko po to, żeby przeprowadzić i nauczyć. Nigdy Ci nie będzie tak, że zabraknie Ci radości, pokoju, łagodności, ciepłości, wytrwałości, gdy karmisz się Jezusem, nigdy Ci nie zabraknie tego, nigdy. Wtedy wiesz, jak jesteś zdrowy. Żadna choroba tego świata nie ma przystępu do twojego serca ani umysłu. Nie ma. Wszystkie choroby świata są na zewnątrz. Wszystkie te choroby nie mają wstępu, ponieważ ty jesteś zdrowym w Chrystusie, zdrową. To jest wspaniały stan, kiedy doznajesz, że wszystkie gniewy, złości są na zewnątrz, w tobie tego nie ma, ale gdy zaczniesz się gdzieś karmić złym pokarmem, po jakimś czasie zobaczysz, że to przyszło. To z tym złym pokarmem przychodzi. Pan Jezus mówi. Wtedy, od siódmego wiersza, wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść i zaczynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Nie musi się obawiać, w to, co jest pokarmią od Chrystusa, zapewnić. Ci cały komfort wzrostu i to w szczęściu i zadowoleniu, z wdzięcznym sercem, ze śpiewem na ustach i w sercu. Jako dziecko Boże wejdziesz w śmierć zadowolonym, będąc pewnym, że za chwilę zobaczy swojego wspaniałego Ojca. Nie będzie tego, co się dzieje w tym świecie, ale będzie to, co się działo w Chrystusie, co się działo w apostole Pawle. Ponieważ ten pokarm był jego pokarmem stałym. Nie sięgał już nigdzie więcej, tak tylko do nieba, i stamtąd czerpał wszystko, co potrzebne, aby żyć na ziemi. Kochaj się w tym i ciesz się tym. Raduj się w tym. Niech to będzie dla ciebie świętym zadowoleniem, że kosztujesz ten pokarm, i coraz więcej w nim smakując się, coraz więcej doznajesz, ile w tym wartości jest. Odkrywasz następne i następne i następne. Nawet gdy gdzie zbłądzisz, to w tym pokarmie jest możliwość oczyszczenia i usunięcia tej przeszkody. Diabeł może często przychodzić, pamiętacie, mówiłem Wam o tym, przypominać stare życie, wstyd jest wtedy. Jako nowy człowiek wstydzi się więcej niż było w Tobie cokolwiek wstydu w Starym człowieku. Wstydzi się naprawdę tego, co zrobiłeś ale sobie zdajesz sprawę też, że Pan ci to przebaczył. Dobrze, że to wywołuje taki wstyd, bo świadczy o tym, że jesteś nowym człowiekiem. Gdyby przychodziły stare rzeczy i ty się tego nie wstydzisz zupełnie, tylko a, bo, takie coś też się robiło kiedyś, ale wstydzisz się tego, jest ci strasznie z tym, gdyby to miało zostać, nie umiałbyś żyć z tym. Nowy człowiek strasznie się wstydzi tego starego. To jest dobry objaw. Ale kiedy przychodzi diabeł, wcale nie przyjmujesz tego, ponieważ wiesz, że Jezus umarł za to, abyś się nie musiał tego wstydzić, ale byś mógł się cieszyć, że możesz myśleć o otwartym niebie, ponieważ tam jest Twoje życie ukryte przez Chrystusa w Bogu. Nie przyjmuj nic od diabła już. Nie przyjmuj potępień, ani pochwał, ani czegokolwiek. Nie przyjmuj od niego nic zupełnie. To nie jest ten, który ma ci cokolwiek dawać. Dawał ci wcześniej, nigdy ci nie pomógł. Zawsze ci szkodził. A Jezus pomógł ci. Wydobył cię z twoich grzechów. Wydostał cię ze świata zguby, ze świata ciemności. Dał ci przestrzeń otwartego nieba. Czyż nie warto, żeby zostawić wszystko w jego dłoniach i cieszyć się tym, co on ci dzisiaj da? Aby mieć radość, kiedy się kładziesz i radość, kiedy wstajesz. Żeby mieć zdrowe sny. Kiedy otworzymy czwarty rozdział Ewangelii Jana i czytamy o tym, jak Pan Jezus rozmawiał z tą kobietą przy studni i potem ona pobiegła tam, aby powiedzieć o nim przyszli uczniowie. Od 31 wiersza. Tymczasem jego uczniowie prosili Go, mówiąc mistrzu jedz, ale On rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Oni jeszcze nie wiedzieli o tym. Taki pokarm Pan, Pan Jezus miał, taki pokarm, który dał mu takie siły, takie zwycięstwo, wspaniałe. Panie, jaki ty masz pokarm, który dał Ci taką pewność, takie zwycięstwo nad każdą pokusą. Co to za pokarm? Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? A Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonał jego dzieła. To jest najlepszy pokarm. Jezus powiedział, kto pełni wolę ojca, ten jest moim bratem i siostrą. Karmimy się z tego samego. Chwała Bogu, raduj się w Panu. Nie wracaj do starego nigdy. Nie ma tam czego szukać. Nie ma, tam zawsze będzie zgnilizna. Nic się nie zmieniło, nadal szkodzi. Nawet najlepszemu nowemu człowiekowi zaszkodzi. Dlatego Jezus nigdy nie zgrzeszył. Niech zawsze pozostanie Ci serce otwarte na to, co zdrowe. W sercu swoim zachowuj Słowo Boże. Z obfitości serca mówią usta. Kiedy chorujesz, masz lekarza. Nie musisz udawać, że jesteś zdrowy, bo On nie chce udawaczy. On chce prawdziwie tych, którzy się przyznamy. Panie, jestem tu, gdzie zachodzą, Ale nigdy nie mów, że jesteś chory, kiedy jesteś zdrowy. Diabeł chce, żebyśmy mówili, że jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy zdrowi. I nieraz ludzie mówią o chorobie, kiedy nie powinni, ponieważ to nie jest od Pana. To jest diabeł, który potępia. Na zdrowym pokarmie kiedy diabeł próbuje ci coś dopowiedzieć, żebyś czymś się zajął, czy o, o czym zaczął mówić, to ty mówisz: Nie, 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 to już nie to. To, to nie jest ta modlitwa. Moja modlitwa to Chrystus we mnie, to, to zwycięstwo Chrystusa. To nie ma nic wspólnego, żebym ja teraz musiał tak zrobić. Nigdy tego nie rób. A gdy zrobisz, to przeproś Pana i nigdy się nie potępiaj. On nie przyszedł potępy. To nie jest lekarz, który potępia, żeby leczyć. On raczej napomina i skazuje, i daje możliwość opuszczenia złego. Bądźmy mężami i niewiastami dobrego pokarmu. Mógłbym czytać ten szósty rozdział Ewangelii Znacie go dobrze. Jezus powiedział, kto się karmi moimi ciałmi, moją krwią, żyć będzie na wieki. To znaczy, teraz będzie żyć i zawsze będzie żyć. Bo ten pokar to żywy pokar. FA Bogu za Jezusa Chrystusa. Uciekajmy od złego, nie chodźmy tam, korzystajmy z tego, co dobre. Mamy to dane z nieba prosto, a smakując przekazujmy innym te wspaniałe wartości zadowolonego, szczęśliwego ducha. Amen.